Na Kowalczyk spisali się w Kusamo nasi skoczkowie. W konkursie drużynowym zajęli ostatnie, 11 miejsce i nie weszli do drugiej serii. Konkursy drużynowe nie były naszą domeną, ale dzisiaj nie odegraliśmy nawet roli statystów. O ile słaby skok Kamila Stocha można tłumaczyć poważnym stłuczeniem po wczorajszym upadku, o tyle fatalną postawę pozostałych trudno już wyjaśnić. Zresztą sami zainteresowani też mają z tym problemy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Niby wszystko fajnie, a tu nagle nie mamy trudno. Taka sytuacja rodzi w zespole frustrację, co nie pomaga w odbudowie formy. Czuć, że ta atmosfera jest taka dobra, ale bardzo napięta, że niewiele trzeba, żeby to wszystko troszkę tak wybuchło. Konkurs po pasjonującej walce z Austriakami wygrali Niemcy, co w przeciwieństwie do naszego ostatniego miejsca zaskoczeniem nie jest. Jeszcze nie tak dawno my cieszyliśmy się z miejsca na podium w konkursie drużynowym, a teraz musimy znaleźć przyczynę słabych skoków, by móc zacząć je poprawiać. Z Kusamo dla sportu Sebastian Szczęsny. W sezonie konkursie drużynowym w skokach narciarskich fińskim Kusamo polscy kibice i sami nasi skoczkowie chcieliby pewnie jak najszybciej zapomnieć. Ostatnie miejsce potwierdziło tylko, że formy nie ma. Wygląda to tak, wygląda. Nie do końca wiadomo dlaczego, ale no jest tragicznie. Coś z tym trzeba zrobić. Pojawia się pytanie, tylko co? Bo żeby znaleźć rozwiązanie, trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Szukamy, gdzie się tylko da, żeby coś z tą sytuacją zrobić. Jest kilka pomysłów i one niby dają jakiś lepszy efekt, jest jakaś lepsza poprawa, ale nie za duża i no i w tym jest cały problem, że trzeba szukać. W Lehammer też trochę poprawiliśmy te skoki, że były w miarę fajne. Konkurs po niezwykle zaciętej walce z Austriakami wygrali Niemcy. Było to ich historyczne, pierwsze drużynowe zwycięstwo w Kusamo. Wszyscy jesteśmy w super formie, szczególnie cieszą dobre skoki Andreasa Wellingera. Po prostu jest dobrze. Po walce drużyn, teraz czas na rywalizację indywidualną. Tak źle jeszcze nigdy nie było. Ostatnie miejsce w konkursie drużynowym. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że sami zainteresowani, czyli nasi skoczkowie, nie bardzo wiedzą, dlaczego tak słabo skaczą. Z Kusamo dla sportowego wieczoru, Sebastian Szczęsny.